Trzy punkty dzisiaj w spotkaniu ze Stomilem, ale chyba wymęczone, prawda? Czasami tak się układa, że chcemy za wszelką cenę i no nie wychodzi, tak? Czasami mamy tyle sytuacji, a nie może wpaść, ale najważniejsze trzy punkty, także z tego się cieszymy, dopiliśmy swego i jazda teraz do przodu na kolejne spotkanie. No to jak gdyby też nie twoje interwencje w pierwszej połowie, ten mecz mógłby się ułożyć zupełnie inaczej, prawda? No my bramkarze od tego jesteśmy, tak? Fajnie jest jak na zero, po to się wychodzi na mecz, także no cieszę się, że z całą drużyną zagraliśmy na zero i to jest najważniejsze. Trzy punkty strzeliśmy, jedną bramkę. Dzisiaj brak Maćka Wilusza i Michała Maka. Michał wiadomo wraca na spotkanie z Arką, a czy wiadomo coś więcej już o kontuzji Maćka? Myślę, że jeżeli chodzi o kontuzję Maćka, no to jeszcze w tygodniu będą konsultacje i czy Maciek na dłużej wypadnie. Mam nadzieję, że nie, ale dzisiaj godnie go zastąpił Szymon Sawala, także cieszy to, że kto wchodzi w miejsce innego kolegi, godnie go zastępuje, także to cieszy, że mamy taką silną drużynę. Utrzymaliście pozycję lidera i w sobotę ciężki mecz z Arką. Myślę, że każdy mecz jest ciężki, czy to jest z Arką, czy tak jak dzisiaj ze Stomilem, czy z Łęczną. Nie ma łatwych spotkań. My wiemy, o co gramy, czyli gramy o awans, koncentrujemy się tylko na sobie i chcemy grać swoją piłkę. Jeżeli będziemy grać swoją piłkę, to myślę, że każdego pokonamy w lidze. Ja bym chciał jeszcze nawiązać do twojego kontraktu, bo z tego co się orientuję, w przypadku awansu do Ekstraklasy twój kontrakt automatycznie się przedłuża. Czy tutaj ewentualnie, jeżeli pojawią się jakieś propozycje z zagranicy, będą brane pod uwagę? Zawsze myślę, że można brać pod uwagę, ale no, na razie nie myślę o tym. Dla mnie najważniejszy jest tutaj GKS, walka o awans, czuję się bardzo dobrze, także zrobię wszystko, żeby z GKS-em awansować i zostać tutaj.